Więc takie porównywanie się między sobą też jest bardzo, bardzo ważne i może być właśnie stresogenne dla dzieci, jeżeli chodzi o tą edukację wczesnoszkolną. Przed nastolatków. Przed nastolatków to są właśnie te relacje z rówieśnikami. Hejt. Sama pani stwierdziła, że jest on, z tym się zgadzam, przybrał na sile i przede wszystkim zasięgu, jeżeli chodzi o internet. Żeby dzieci w relacji z nami czuły się bezpieczne, że my tak naprawdę nie wygłosimy im kazania, nie ocenimy ich, prawda? Mamy tendencję do tego, żeby to robić, prawda? Czy jestem fanką zaprzyjaźniania się z własnymi dziećmi? Już od najmłodszych lat. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, spotkanie z ekspertem. Dziś będziemy rozmawiać o rodziców w obliczu problemów szkolnych i emocjonalnych dziecka, a naszym gościem jest psycholog Urszula Młodnicka. Dzień dobry. Ja poproszę Panią Ulę, żeby powiedziała parę słów o sobie. Ja nazywam się Monika Kamińska-Wcisło i na co dzień pracuję w Centrum Nauczania Domowego. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Jak Pani wspomniała, z wykształcenia jestem psychologiem. Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jakoś tak ulubiłam sobie specjalizację dziecięcą. To po pierwsze. Po drugie, od niedawna jestem pisarką. Podkreślam, że od niedawna i... Jak długo? Tak naprawdę formalnie od 3 lat, natomiast otwarcie o tym mówię tak od 1,5. I to jest duży sukces dla mnie, że mogę o sobie tak powiedzieć. Ponieważ praktycznie przez całe moje zawodowe życie zajmowałam się reklamą, również pisaniem edukacyjnych treści dla dzieci i długo nosiłam różne rzeczy w sobie, które postanowiłam właśnie zawrzeć w tych 3 książkach dla dzieci. Pani Ulu, książki, które tutaj mamy przed sobą, mówią o odporności psychicznej dziecka, mówią o relacjach, mówią o poczuciu własnej wartości. Takie 3 główne problemy zawarte w kolejnych książeczkach. Czy uważa Pani, że to są takie główne problemy współczesnego dziecka? Właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście możemy to nazwać problemami. Czy poczucie własnej wartości jest problemem, albo czy odporność psychiczna jest problemem. Bardziej chyba nazwałabym to zasobami. Jakby wyzwaniem naszym rodziców jest to, żeby zadbać o to, żeby wyposażyć dzieci w duże poczucie własnej wartości, w odporność psychiczną i przygotować je do życia w relacjach z rówieśnikami tak, aby sobie poradziło. Więc bardziej myślałam o tym w kategoriach zasobów, o które dbamy i które w sytuacjach trudnych możemy wykorzystać i z których możemy właśnie czerpać siłę. A dobór tematów, właśnie te 3 główne, że widzi Pani, że dzieci powinny być wsparte właśnie w tych kwestiach najbardziej? Myślę, że to są 3 najważniejsze obszary naszego życia. Zaczęłam od poczucia własnej wartości, ponieważ mówię o tym otwarcie. Praktycznie przez całe moje życie ja się borykałam z niskim poczuciem własnej wartości. I uważam, że to jest absolutna podstawa do tego, żeby mieć udane i szczęśliwe życie. Bo jeżeli mamy poczucie własnej wartości, czym w ogóle jest poczucie własnej wartości? Właśnie. Może zaczniemy od tego. Poczucie własnej wartości to jest takie wewnętrzne przekonanie o samym sobie, że jestem wartościowy taki, jaki jestem. Koniec, kropka. Na tym koniec. Nie muszę zasługiwać, nie musi mnie nikt chwalić, nie musi mnie nikt oceniać. Ja po prostu z gruntu wiem, że taki, jaki jestem, jestem wartościowy. I bardzo trudno w dzisiejszym świecie, w świecie ocen, w świecie social mediów, w świecie, no wiadomo, szkolnym też rówieśników, gdzie każdy każdego obgaduje, gdzie tak naprawdę rówieśnicy w pewnym momencie stanowią bardzo ważną odskocznię i bardzo ważne źródło informacji o samym sobie, to jest takie wspieranie dziecka w pielęgnowaniu takiego przekonania o sobie jest absolutną podstawą. Mogę powiedzieć, że zawarłam w tej książce to wszystko, co sama chciałabym usłyszeć jako dziecko na temat mojej wartości.
I dlatego mówię, że to jest zasób. Ja teraz czerpię z tego garściami. W książkach jest taka sekcja, która nazywa się Teraz Ty. Prawdę mówiąc, jak pierwszy raz zobaczyłam te książeczki, to sobie pomyślałam, że trochę są napisane w taki dorosły sposób, w taki jak my sięgamy czasem po taką literaturę psychologiczną, żeby siebie wesprzeć i mamy tam różne rzeczy do wypełnienia, do napisania, wolne kartki na przemyślenia i teraz pomyślałam sobie, że ta książka jest no, w taki sposób napisana do młodego czytelnika, traktując go w taki szczególny sposób, w taki sposób już też bardziej dorosły. I czy uważa Pani, że dziecko jest w stanie w jakiś sposób samo też sobie pomóc? Bo ono wypełnia tutaj różne przestrzenie, pisze, zastanawiać nad swoimi emocjami, nad swoim zachowaniem, nad swoim problemem. Czy ono jest w stanie sobie troszkę pomóc? Wszystko zależy od problemu, jaki ma, ale wierzę głęboko w to, że taka większa samoświadomość na temat tego, co się ze mną dzieje, co aktualnie przeżywam. Bardzo rzadko sobie sami zadajemy takie pytanie, nawet my dorośli, co się ze mną dzieje aktualnie, prawda? Więc to jest taka okazja do tego, żeby zatrzymać się i pomyśleć nad samym sobą. W książce o odporności psychicznej bardzo bierzemy na warsztat wszystkie emocje i to, jak sobie z nimi radzić, ze złością, ze smutkiem, z rozczarowaniem, z rozżaleniem. I tam też właśnie te ćwiczenia mają za zadanie zatrzymanie się nad samym sobą, pozwolenie sobie na chwilę refleksji i poszukanie w sobie tak naprawdę, co było przyczyną tego, co przeżywam. Bo emocje są głównie po to, żeby dawały nam sygnały, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada, prawda? Jeżeli się cieszymy i coś nam odpowiada, no to wiadomo, przeżywamy pozytywne emocje. Smutek jest stratą, złość jest sygnałem, że coś złego się dzieje, że ktoś przekracza nasze granice. Więc to są bardzo, bardzo, bardzo cenne informacje. Jeżeli my będziemy ignorować te informacje i nie będziemy się nad tym zastanawiać i myśleć o tym, co rzeczywiście spowodowało daną emocję, to będziemy mniej świadomi i będziemy mieli mniejszą, że tak powiem, moc samopomocy. Mówiła Pani, że książeczki powstały też w tym takim okresie, kiedy miała Pani możliwość, no zawsze pewnie była ta możliwość, ale w tym czasie szczególnie rozmawiać z córkami o ich szkolnych wyzwaniach, problemach. No właśnie, jakbyśmy wrócili do tych problemów szkolnych dzieci. Oprócz tematów tych tutaj głównych i najważniejszych, które poruszyłyśmy, jakie jeszcze, z jakimi problemami borykają się dzieciaki w szkole? Myślę, że jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną, no to wiadomo, rozpoczęcie nauki w szkole to jest bardzo duże wydarzenie dla dzieci. No wszystko zależy od tego, czy mają starsze rodzeństwo, które przeciera szlaki, czy nie. Bo jeżeli się samemu przeciera szlaki, to jest bardzo, bardzo duże wydarzenie. To też jest zmierzenie się z nową grupą rówieśniczą. To jest, mówię tutaj o tradycyjnej tak, szkole. Tak, tak. To też jest kwestia zmierzenia się z samym sobą. Czy ja dam radę? Czy ja jestem na tyle duży, inne dzieci, to też jest kwestia porównywania się, inne dzieci szybciej czytają, szybciej uczą się pisać, prawda? To są umiejętności, które są nabywane w różnym i bardzo indywidualnym tempie. Więc takie porównywanie się między sobą też jest bardzo, bardzo ważne i może być właśnie stresogenne dla dzieci, jeżeli chodzi o tą edukację wczesnoszkolną. Jeżeli chodzi o takie młodsze nastolatki, to wiadomo, że już tutaj wchodzą, wjeżdżają na białym koniu relacje z rówieśnikami i to jest wtedy, w tym okresie, tak mniej więcej od czwartej, piątej klasy podstawówki do ósmej rozgrywają się największe dramy. To jest szukanie właśnie tego najlepszego przyjaciela. Często dzieciaki zawierają takie przyjaźnie, które, nie wiem, po trzech miesiącach już nie są ważne. Dla niektórych, niektóre dzieci podchodzą bardzo poważnie do tematu przyjaźni. Niektóre dzieci starają się mieć jak najwięcej znajomych i ich celem jest to, żeby być ulubionym przez jak największą ilość dzieci. Więc tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo burzliwie i rzeczywiście
te relacje z rówieśnikami wysuwają się na pierwszy plan. No ale to też są początki dojrzewania i jedne dzieci wiadomo wcześniej, drugie później. To też jest taki lęk przed oceną przez rówieśników. To jest właśnie to rzeczone obgadywanie. Tutaj jest kwestia tego, że zaczynamy mieć takie poczucie, że zadawać sobie takie pytania, kim ja tak naprawdę jestem. Zaczyna się rzeczywiście ta tożsamość... Szukanie siebie. Szukanie siebie, kształtować. To są początki, bo taki, no, wiadomo, że główny okres to już liceum. Natomiast tutaj rzeczywiście dzieci zaczynają poznawać samych siebie. Więc myślę, że to jest takie główne wyzwanie tego... Przed nastolatków to są właśnie te relacje z rówieśnikami. Hejt. Sama pani stwierdziła, że jest on, z tym się zgadzam, przybrał na sile i przede wszystkim zasięgu, jeżeli chodzi o internet. Poza tym w internecie też jest... Mam wrażenie, że on jest bardziej silny, dlatego że w internecie jesteśmy bardziej anonimowi i przynajmniej tak nam się trudno wydaje. O wiele bardziej byłoby komuś spojrzeć prosto w twarz i powiedzieć to, co czasami się pisze w internecie. Więc to też takie duże wyzwanie. No, natomiast jeżeli chodzi o nastolatki, te starsze, te właściwe, to przede wszystkim dojrzewanie i zmierzenie się w zasadzie całej rodziny z tym burzliwym okresem. Kształtowanie się po prostu relacji rodzinnych na nowo, bo można powiedzieć, że rodzice przeżywają coś na kształt żałoby po moim kochanym dzieciątku, które przychodziło na kolanka i się przytulało, a teraz wychodzi z pokoju, krzycząc zostaw mnie w spokoju i trzaska drzwiami. Więc myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie dla całej rodziny, ponieważ dzieci same nie wiedzą do końca, co się z nimi dzieje. Bardzo często właśnie problemem jest to, żeby się dogadać na nowo w rodzinie, dlatego że rodzice czują, że są obrażani, że są nieszanowani, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Natomiast to jest próba radzenia sobie właśnie z emocjami przez dorastającą młodą osobę, która często po prostu nie wie, jak dać upust tym hormonom i emocjom. Proszę mi powiedzieć, jak ten rodzic, który zakładamy, że to jest dobry rodzic, obecny, towarzyszący, jak on może wspierać to swoje dziecko w tych wyzwaniach codziennych, większych, mniejszych? I kiedy przychodzi ten moment, kiedy rodzic powinien poczuć, zobaczyć tę czerwoną lampkę, że jego wspieranie nie wystarczy i że warto by pójść po jakąś pomoc dla swojego dziecka. Czy jestem fanką zaprzyjaźniania się z własnymi dziećmi? Już od najmłodszych lat. I przede wszystkim już od najmłodszych lat do szanowania ich granic. Bo jeżeli my szanujemy granice naszych dzieci, to jest większa szansa na to, że oni nie zamkną się przed nami, nas wpuszczą do swojego świata. Że będziemy po prostu częścią świata naszych dzieci. Nie będzie problemu z tym, żeby pogadać o tym, co ich trapi albo z czym mają trudność. I wyrobić w nich takie przekonanie, że niezależnie od tego, co by się działo, my jesteśmy. Ja bardzo lubię takie stwierdzenie, że rodzic powinien być gdzieś obok, to znaczy nie nadmiernie kontrolować, ale... Sparring partner? Taki sparring partner, tak jak to Jasper właśnie mówi, ale być obecnym i w razie czego powiedzieć, jak będziesz mnie potrzebować, jestem. Ale nie zarzucać pytaniami, nie... To trudne. To trudne? Oczywiście, że bardzo trudne. Każdy rodzic chciałby uszczęśliwić swoje dziecko. No czasem na siłę nawet. Na siłę. I właśnie jak widzi smutek na twarzy, to od razu już, a co się stało? A jak mogę ci pomóc? I tak dalej. I bardzo często, zwłaszcza w tym nastoletnim życiu, trzeba się zmierzyć z tym, że
się jest w jakimś tam stopniu odsuwanym już, prawda? Wręcz co? Czasami efekt odwrotny. Im bardziej chcemy i jesteśmy tacy otwarci i bardziej friendly, to dziecko gdzieś tam może się wycofywać, tak, na tym etapie, tak, trochę osaczone takie. Osaczone. Mhm. Więc myślę, że trzeba to wyważyć, a przede wszystkim nie obrażać się na własne dziecko, bo nas może w cudzysłowie okrzyczało, czy tam fuknęło na nas, na zasadzie mamo. Tylko właśnie bardziej się przyjrzeć temu i zinterpretować to, że to już jest młody człowiek, który zaczyna być dorosłą osobą i to jest taki przejaw autonomii i samodzielności i to docenić. Mm-hmm. Nie mówiąc już o tym, że takie tkwienie przy dziecku po prostu je może przyduszać. Mm-hmm. Ja jeszcze wrócę za chwilę do tego momentu, kiedy nie przegapić, ale nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Powiedziała Pani, że zaprzyjaźnić się. Jak wybalansować gdzieś te granice z takim byciem przyjaciółką swojego dziecka, a rodzicem? Bardzo słusznie. Znaczy, my się tak naprawdę nigdy z naszymi dziećmi nie zaprzyjaźnimy, nie zaprzyjaźnimy tak, jak one to robią z własnymi kumplami, bo nie jesteśmy kumplami naszych dzieci i wręcz nasze dzieci oczekują od nas, żebyśmy byli rodzicami. Mm-hmm. Więc to jest bardzo ważne, żeby z tej roli nie wypadać. Mówiąc zaprzyjaźnić, miałam na myśli być w bliskiej relacji, być blisko dziecka, służyć właśnie pomocą, w razie czego wspierać na tyle, na ile potrafię, a przede wszystkim właśnie szanować te granice po to, żeby dziecko nas wpuszczało do swojego świata. Jak wybalansować? Jakby to powiedzieć, nigdy dziecko z nas nie zrobi swojego kumpla ani przyjaciółki. Nawet jakbyśmy bardzo, 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 bardzo chcieli. Czyli to jest powierzenie dziecka troszeczkę. Mm-hmm. Tak. A my z drugiej strony, znaczy na pewno dzieci powinny mieć takie poczucie bezpieczeństwa, które im dajemy jako rodzice, granic, które stawiamy jako rodzice, że pewnych rzeczy nie akceptujemy i dla nas najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Więc myślę, że to nas pozycjonuje w tej roli rodzica. Okej, okay. I teraz możemy wrócić do tej czerwonej lampki. Kiedy jest ten moment, kiedy widzimy, obserwujemy swoje dziecko, znamy swoje dziecko, towarzyszymy mu, bo cały czas mówimy o tym, że potrafimy to robić jako rodzice. I kiedy jest ten moment, kiedy coś powinno nam powiedzieć, że teraz już nie wystarczy, że my już nie wystarczymy, że powinniśmy szukać pomocy? Czy najlepiej... Jak nie przegapić? Najlepiej, gdyby tym czymś było nasze dziecko. Mhm. Żebyśmy mieli tak wypracowaną relację z własnym dzieckiem, że to ono przyjdzie i powie nam, że sobie nie daje rady. Albo że my razem, rozmawiając na temat, na różne tematy, na tematy problematyczne, dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy pomocy. My jako rodzina, my jako mama z córką, czy ojciec z synem, czy mama z synem, prawda? Cudownie by było, gdyby to wszystko się odbyło na właśnie bazie rozmowy i wspólnej decyzji. To znaczy, możemy oczywiście przekonywać dziecko, że dobrze by było na przykład porozmawiać ze specjalistą, bo brakuje nam kompetencji i martwimy się po prostu i pozostawić decyzji dziecka, czy to ten specjalista, czy może inny, wiadomo, że psychoterapeuci są różni i niektórzy osobowościowo bardziej pasują dzieciom, a niektórzy nie. Więc myślę, że cudownie by było właśnie podjąć wspólną decyzję i być w takim kontakcie z dzieckiem, że to ono nam samo powie, mamo, potrzebuje pomocy. To sytuacja idealna byłaby. Wiem. Tak, to byłaby idealna sytuacja, zdaję sobie z tego sprawę. Też wiadomo, że dzieciaki wiele rzeczy ukrywają. Myślę, że taką lampką zdecydowaną, która może i daje nam prawo do tego, żeby przekroczyć granice dziecka, nawet fizyczne, to jest zagrożenie życia. Jeżeli widzimy, że są wszelkiego rodzaju oznaki, które nie wiem, samookaleczenia, czy próby samobójcze, czy coś tam
po prostu mówi, że z dzieckiem dzieje się coś złego, jest coraz bardziej wycofane, tracimy kontakt, nie możemy tego kontaktu nawiązać, no myślę, że to są takie symptomy, które nas upoważniają do tego, żeby zgłosić się po profesjonalną... I działać natychmiast. I działać natychmiast. Zawsze zalecam to, żeby po prostu z dzieckiem porozmawiać na ten temat. Natomiast wiadomo, że w sytuacjach ekstremalnych, no to... Dlaczego ja powiedziałam, że to rozwiązanie idealne? Ostatnio na jednym z forów przeczytałam wpis właśnie nastolatka, który zadawał pytanie w przestrzeni właśnie internetowej, jak ma powiedzieć rodzicom o tym, że potrzebuje konsultacji psychologa. I bardzo mnie to dotknęło, powiem szczerze, bo to też pokazuje skalę, że jest naprawdę sporo jeszcze do zrobienia w tych relacjach rodzic-dziecko, kiedy dziecko rzuca tego typu pytanie po prostu w sieć. No myślę, że możemy wrócić do tematu zaprzyjaźnienia się z własnym dzieckiem, bo myślę, że nie byłoby takiego problemu, gdyby też rodzice... myślę, że to jest też ważna rzecz. Żeby dzieci w relacji z nami czuły się bezpieczne, że my tak naprawdę nie wygłosimy im kazania, nie ocenimy ich, prawda? Mamy tendencję do tego, żeby to robić, prawda? Natomiast w momencie, kiedy tego nie robimy, dajemy im przestrzeń na to, żeby oni przyszli, nam powiedzieli, że nie wiem, sukcesem edukacyjnym może być to, że dzwoni do nas córka, która z imprezy i mówi: mamo, przyjedź po mnie, bo jestem pijana. Prawda? Jest odwaga w tym, jest relacja z rodzicem. I ona sobie rodzicem po prostu na to może pozwolić, bo wie, że nie zostanie okrzyczana. Być może będzie, nie wiem, jakaś rozmowa na ten temat na następny dzień. Ale czuje się bezpiecznie, prawda, z tym rodzicem w tej relacji? Tak, tak. Właśnie to miałam na myśli, jeżeli chodzi o to zaprzyjaźnienie i brak oceny i brak strofowania, bo tak naprawdę nikt z nas nie lubi słuchać kazań, prawda? Nikt nie lubi z nas być oceniana. My tak naprawdę od najmłodszych lat rozliczamy dzieci, czy zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, a ile dostałeś. A ile ci jeszcze zostało, a jesteś chory, a to nadrób zaległości. A co dostał franek? I tak naprawdę to, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, jest ważniejsze od tego, od tej relacji, od tego, żeby przygotować dziecko na to, żeby poradziło sobie z różnymi rzeczami. A nawet jeżeli sobie nie uzupełnił braków i dostanie jedynkę, to będzie dla niego doświadczenie takie, które nauczy go, że być może warto w przyszłości zadbać o to, żeby sobie te zaległości nadrobić. Jeżeli będzie miał wszystko powiedziane od początku do końca i będzie z tego rozliczony, no to tak naprawdę pozbawiamy dzieci takich podstawowych umiejętności właśnie radzenia sobie z sytuacjami, prawda? Edukacja domowa, w której my tutaj obszarze poruszamy się, jest takim rodzajem nauczania, które podąża za dzieckiem, które patrzy na jego indywidualny rozwój i też stawia rodzica w pewnej tutaj konkretnej roli. Daje dużo wolności, daje dużo swobody, nie ocenia, nie ma sprawdzianów, kartkówek, klasówek. Jestem ciekawa, jak pani się zapatruje na tego typu formę edukacji. Ja jestem wielką fanką edukacji domowej. Co prawda moje dzieci uczą się w tradycyjnych szkołach, ale miałam okazję się parokrotnie zetknąć ze środowiskiem rodzin w edukacji domowej. Uważam, że to jest... niezła szkoła, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Korci nas, mówię tutaj o rodzicach, korci nas strasznie, żeby tam właśnie poukładać, rozliczyć, przepytać i tak dalej. Z drugiej strony dla dziecka to jest ogromne wyzwanie, bo szkoła też jest taką, ułatwia dużo rzeczy. To znaczy ja nie muszę myśleć o tym, czym energii, czy nie mam energii, tylko idę codziennie do tej szkoły od 8 do 14 i tam mam w zasadzie wszystko załatwione, tak? Nie muszę nic innego robić, tylko siedzieć, patrzeć i notować ewentualnie. Natomiast rzeczywiście tutaj mam wrażenie, że edukacja domowa no, daje dużą odpowiedzialność dzieciom za i samodzielność, tak, za to, jak pójdzie im na egzaminach i jak sobie to wszystko poukładać, żeby
zdążyć ze wszystkim i żeby się nauczyć i żeby się po prostu przygotować do tych egzaminów, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo duże wyzwanie, które wyposaża ich w niezłe umiejętności w życiu dorosłym, prawda? Dlatego, że nam dorosłym nikt nie mówi, jak mamy sobie poukładać życie, jak znaleźć czas na to, żeby posprzątać w mieszkaniu, zrobić zakupy, ugotować obiad, jeszcze się zrelaksować, prawda? Więc myślę, że daje potężne narzędzie rzeczywiście do tego, żeby dobrze przygotować się do funkcjonowania samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. To miód na nasze serca. Jesteśmy fanami edukacji domowej i takiego sposobu nauczania dzieci. Na koniec naszej rozmowy mamy dla naszych oglądających wspaniały konkurs. To będą książki autorstwa właśnie pani Urszuli do rozdania, ale co musicie zrobić? Mamy trzy książeczki, są trzy różne tytuły. Jesteś ważny, Pinku, odwagi, Pinku i jesteś prawdziwym przyjacielem. Waszym zadaniem będzie wymyśleć kolejną książeczkę i kolejny tytuł tej książeczki. Pani Ula się zgodziła na taki pomysł, więc kto wie, może będą pomysły na tyle ciekawe, że jakaś kolejna tutaj powstanie część. Czy jest w zamiarze w ogóle? No ja jestem teraz w trakcie pisania czwartej części. No to piątej. Będzie o asertywności, o stawianiu granic. Natomiast w planach na pewno jest piąta, więc kto bardzo wie? Chętnie przyjmę wszelkiego rodzaju inspiracje oraz propozycje tytułów. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Też książeczki dziękuję. Oczywiście będą podpisane i będą z autografem. Dziękujemy serdecznie za rozmowę pani Uli i do zobaczenia. Ja też bardzo dziękuję.